Dzień dobry, witam serdecznie. W poprzednim odcinku spytałem, co chcielibyście oglądać z zakresu motoryzacji na moim kanale i część odpowiedzi była taka, żebym pokazywał częściej asystentkę. Na tą chwilę przygotowała mi taką niespodziankę wielkanocną w postaci królika. Dajcie znać, ocencie jej umiejętności plastyczne, powiedzcie, czy wykonała dobrą robotę, czy powinna oglądać więcej TVP Szkoła Lekcje Plastyki. Dlaczego pokazuję Passata? Zanim przejdziemy do głównego wątku, to jest właśnie auto, które zmotoryzowało Polskę przez ostatnie kilkanaście lat. Jakie auta motoryzują Polskę i naszych sąsiadów aktualnie? O tym za chwilę. Przy okazji chciałbym pozdrowić widza Krzysztofa, który zamówił Passata. Czeka jednak, aż granice zostaną ponownie otworzone i przyjedzie go odebrać. Tak więc życzymy Wam wesołych świąt. A jeżeli ktoś nie obchodzi świąt, to po prostu miłego dnia. Pora przejść z wieku 20 do 21, a dokładniej do roku 2020 i jego pierwszego kwartału. Mam przed oczami raport przygotowany przez SAMAR, czyli Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego. O tym, że branżę dotknął kryzys, wiecie wszyscy. Danych na temat spadku sprzedaży w dzisiejszym odcinku nie będę podawał, ale powiem, które auta w Polsce cieszą się największą popularnością. Za chwilę przejdziemy do innych rynków i powiem Wam, że to jest naprawdę ciekawa rzecz. Jeżeli to mnie ciekawi, no to myślę, że Was zainteresuje tym bardziej. Otóż pierwsze trzy miejsca. Liderzy, którzy sprzedają się najlepiej wśród osób fizycznych na polskim rynku w pierwszym kwartale tego roku, to miejsce numer 3 Dacia Duster, miejsce numer 2 Toyota Corolla i miejsce numer 1 Toyota Yaris. Tak więc, no, jak widzicie, wiele aut pochodzenia niemieckiego dominuje rynek samochodów używanych. Jeśli chodzi jednak o nowe auta, tutaj trend się przesuwa i Polacy wybierają częściej jednak auta z Japonii i Rumunii. Yarisa nie miałem okazji testować, ale jeśli chodzi o Corollę, to miałem przyjemność jazdy tym samochodem. No i przyznam, że naprawdę nie dziwi mnie popularność tego auta, gdyż jest ono bardzo dobre. Jeżeli nie widzieliście mojej recenzji tego modelu, no to zapraszam. No i przejdźmy może teraz do rynku włoskiego. Czy w przypadku tego rynku występuje może przywiązanie do rodzimych produktów? Oczywiście na miejscu numer 1 znajduje się Fiat Panda, na miejscu numer 2 Lancia Ypsilon. Trójeczka to Renault Clio, tak więc no, troszkę Włochów lubi auta z Francji. Na czwartym miejscu jest już Fiat, potem znowu Fiat i tak dalej. No i właśnie przechodzimy do rynku francuskiego. Pierwszą dziesiątkę zajmują w zasadzie tylko auta francuskie z pominięciem jednego Rumuna. Na miejscu numer 8 jest to Dacia Sandero, ale powiedzmy tylko o trzech pierwszych miejscach, czyli Peugeot 208, Renault Clio oraz Citroën C3. No tak więc, czy Francuzi wybierają auta swojej produkcji, gdyż są takie dobre, czy tylko dlatego, że są rodzime? No, patrząc na te wszystkie rynki, to jednak chyba to drugie rozwiązanie, gdyż patrząc na rynek szwedzki, numer jeden to Volvo, jakżeby inaczej. S60 i V60, miejsce numer 2, wyjątkowo Passat, tak więc no, Szwedzi jednak jeszcze jakoś trzymają się tej niemieckiej motoryzacji, ale kolejne dwa miejsca to kolejne modele Volvo. Przejdźmy teraz do rynku norweskiego. Szwecja, Norwegia nie jest tak daleko, ale tutaj jest różnica już dramatyczna. Ja wiem, że od lat w Norwegii sprzedają się dobrze samochody elektryczne. Wiem, że kilka lat temu numerem jeden była Tesla, co było dosyć szokujące, gdyż jest to dosyć drogi samochód. Wtedy chodziło o model S. No i patrząc na aktualne wyniki, numer jeden Audi e-tron. Samochód w pełni elektryczny. I wiecie co? Praktycznie wszystkie samochody, prawie wszystkie samochody z pierwszej dziesiątki to są elektryki, gdyż na miejscu numer 2 jest Volkswagen Golf, no to tak jeszcze można brać z przymrużeniem oka, chociaż i tak wiele z tych Golfów, nie mam tutaj dokładnej informacji, to i tak ten wariant elektryczny. Miejsce numer 3 Nissan Leaf, następnie Hyundai Kona, Tesla Model 3, Mitsubishi Outlander, który ma dosyć popularną wersję z napędem hybrydowym, Renault Zoe, BMW i3, Hyundai Ioniq, same elektryczne auta, no i na 10 miejscu Volvo XC60, tak więc Norwedzy jeszcze jakoś tam się trzymają tych aut spalinowych tak leciutko, ale
Chciałbym pojechać do Norwegii i zobaczyć, jak to faktycznie wygląda tam na ulicach. Zrobić jakiegoś road tripa, tak więc Audi, udzielcie mi proszę Was Audi i Trona. Pojadę oglądać rynek norweski z bliska. I tym sposobem zbliżamy się do kluczowego pytania. Niedawno poznaliśmy wyniki samochodu roku. World Car of the Year. Passat cieszył wielu ludzi kiedyś. Teraz, jak mogliście zobaczyć, na niektórych rynkach Passat oraz Golf nadal znajdują się w czołówce. I czy są to samochody, które mają jeszcze szansę zdobyć nagrodę na Światowy Samochód Roku? Prawdopodobnie już nie. I wiecie co? Samochód Roku to Kia Telluride. Que pasa? Kia Telluride? Przecież ten samochód nawet nie jest dostępny w Europie. Przynajmniej ani nie jest dostępny w Niemczech, ani w Polsce. Jest to duży SUV z silnikiem o pojemności prawie 4 litrów, czyli coś już prawie nie do pomyślenia, o mocy niecałych 300 koni. I teraz mnie to zastanawia, czy można na własną rękę sobie sprowadzić taki samochód ze Stanów? No wiadomo, wiele osób sprowadza samochody ze Stanów, są firmy specjalizujące się w sprowadzaniu samochodów ze Stanów, nawet tych nowych, nie chodzi o te rozbite i mniej rozbite. No i czy można sprowadzić sobie taki samochód i mieć nadal gwarancję u producenta na terenie Europy? Dajcie znać, jeżeli macie do czynienia z tym modelem, myśleliście nad importem tego samochodu, podzielcie się swoją wiedzą, gdyż no, jeżeli to jest Światowy Samochód Roku, być może więcej osób powinno zainteresować się tym modelem. No ale przechodząc dalej do kolejnych kategorii, gdybyście niestety nie mieli okazji przejażdżki tym samochodem, ze względu na miejsce, w którym mieszkacie, no to inne kategorie już zawierają samochody bardziej dla nas dostępne. W kategorii modeli miejskich nagrodę dostała Kia Soul, ale uwaga, kolejne dwie kategorie, czyli modele luksusowe oraz modele sportowe, zostały zdominowane przez jedno auto, Porsche Taycan. Ten samochód tak się rozpędza, i szczerze życzę wszystkim sceptykom elektromotoryzacji, abyście zasiedli w Taycanie. Ja jeszcze nie siedziałem, ale miałem okazję jeździć innymi samochodami elektrycznymi i miałem okazję jeździć samochodem, który ma przyspieszenie do setki poniżej 3 sekund. To była nowa Honda NSX, co prawda na miejscu pasażera, ale wiem, jak czuć takie przyspieszenie. Mając do porównania jeszcze jazdę sportowym motocyklem, to mieć takie przyspieszenie w samochodzie to jest naprawdę coś. Tak więc nie skreślajcie tego samochodu, musicie się najpierw przejechać, aby wyrobić sobie o nim zdanie. No i na sam koniec najlepszy design, to już taka nagroda na boku, Mazda 3. Tutaj mogę przyznać rację osobom, które przydzieliły tą nagrodę Mazdzie, gdyż samochód naprawdę wygląda ciekawie. Z tyłu nawet te światła przypominają troszkę to, co znamy z Ferrari. Tak więc podsumowując ten odcinek, dajcie znać, co myślicie o tym, że nagrodę samochodu roku zdobywa SUV z 4-litrowym silnikiem, który nie jest dostępny w Europie. Mam nadzieję, że było mnie dobrze słychać, chociaż wiem, że jeden z widzów napisał mi w komentarzu, że gdy nagrywam się w domu, powinienem coś zamontować za sobą na ścianę, gdyż jest troszkę pogłos, jakąś półkę z książkami. No wiesz co, drogi widzu, kiedyś miałem jeszcze książki, ale od kiedy przerzuciłem się na Kindle, to wszystko mam tutaj, tak więc ta ściana pozostanie przynajmniej w najbliższym czasie pusta. Być może w przyszłości coś się na niej pojawi, ale na tą chwilę to wszystko. Ewentualnie mogę tutaj postawić przycisk subskrybuj. Tak więc subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, jeżeli odcinek Wam się podobał. No i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!